witam was bardzo serdecznie z tej strony PNTCMZ Football i dzisiaj kolejny poradnik. Na tym filmie chciałbym wam pokazać mój sposób na zakładanie tak zwanych siat przeciwnikom lub po prostu kolegom podczas takiej, nie wiem, luźnej gierki. Według mnie jest to jeden z najlepszych sposobów, ponieważ jest bardzo efektowny, prosty, według mnie dla każdego do opanowania. No nie ma co przedłużać, zaczynamy odcinek. A więc, zmierzamy na niczego nie spodziewającego się przeciwnika. Zatrzymujemy piłkę lepszą nogą, wykonujemy mylący ruch do tyłu i następnie przesyłamy piłkę między rozszerzonymi nogami przeciwnika. A więc tak wygląda ten sposób. Myślę, że oprócz jednej wskazówki, którą dam wam pod koniec, nie trzeba już więcej tłumaczyć. Teraz pokażę wam, jak wykonuję ten trik kilka razy z różnych ujęć kamery, abyście przyswoili sobie ten ruch i używali go potem na meczach bez problemu. A więc, zapowiedzianą wcześniej wskazówką jest ten ruch do tyłu. Nie powinien on być wykonywany całkowicie w naszą stronę, lecz troszeczkę pod kątem, aby ominąć nogę przeciwnika. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem, ponieważ dzięki temu zwiększy się jego zasięg, no i ten film dotrze do większej liczby osób. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco. No i to by było na tyle. Cześć!